Moi kochani, bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu magicznym. W odpowiedzi na bardzo wiele listów, a także na ostatni komentarz, który pojawił się na moim kanale z filmami, chciałabym troszeczkę opowiedzieć Wam, co wydarzyło się od czerwca mniej więcej tego roku, ponieważ zauważyliście, że wyglądam troszeczkę inaczej. Moja twarz wygląda inaczej, cała osoba w jakiś sposób, coś jest inaczej niż wcześniej. Moi kochani, mniej więcej od czerwca bieżącego roku miały miejsce w moim życiu bardzo trudne prace magiczne. Między innymi leczyłam chorą na białaczkę dziewczynkę, osobę chorą na raka, a także inną osobę, która bardzo poważnie chorowała na depresję po śmierci bliskich osób. Do tego doszły oczywiście inne rytuały magiczne, rytuały oczyszczające, ochronne, czy takie bardziej pozytywne, miłosne, a także miało miejsce bardzo wiele takich trudności związanych z magiczną oazą, takich trudności administracyjnych, gdzie trzeba było uzyskać pewne pozwolenia, pewne pieczęcie jak gdyby od gminy. I jak wiecie, jak to wygląda, że gdy robimy coś pozytywnego, to zawsze napotykamy na swojej drodze bariery. Natomiast gdy robimy coś negatywnego, to wszystko idzie jakoś tak łatwiej. Szczególnie jeżeli bierzemy pod uwagę pozwolenia, jeżeli bierzemy pod uwagę takie stanowisko ludzi nieświadomych. Moi kochani, i jak to bywa w pracach energetycznych, wszystko odbija się jak gdyby na tym medium, które dane prace prowadzi. I to zna każda osoba, która zajmuje się energiami, czy leczeniem, uzdrawianiem, czy wykorzystaniem magii na potrzeby innych osób, że oddajemy jak gdyby cząsteczkę naszej energii życiowej. I to od razu widać na twarzy, to od razu widać w całej sylwetce, w całej naszej aurze, w tym biopolu. Dlatego, moi kochani, proszę się o mnie nie martwić. To, jak wyglądam w tej chwili, to się zmieni. Zresztą widzicie, na różnych filmach wyglądam również inaczej. I to miało związek tylko i wyłącznie z tymi bardzo, bardzo ciężkimi pracami magicznymi, uzdrawiającymi. Uzdrawianie takich bardzo chorych osób kosztuje niezwykle dużo energii. Dużo więcej niż na przykład rytuały finansowe, czy miłosne, czy zwykłe rytuały ochronne. Moi kochani, i wczoraj na moim kanale pojawił się bardzo konstruktywny komentarz. Była to tak zwana konstruktywna krytyka i bardzo się cieszę, że Eryk napisał ten komentarz tak szczerze, ponieważ to jest bardzo ważne, że tylko poprzez szczerość możemy uczyć się wzajemnie, uczyć się od siebie nawzajem. Moi kochani, i komentarz był mniej więcej w tym sensie, że nauczyłam Eryka bardzo wiele, z czego się bardzo cieszę, że moje filmy były inspiracją, ale według niego właśnie od czerwca, również każdy z Was to zauważył, nastąpiła w moim wyglądzie bardzo poważna zmiana, taka raczej negatywna, bo wyglądam na bardziej osobę zmęczoną. Teraz już wiecie, z czym ma to związek, z pracami magicznymi. Natomiast dodatkowa część komentarza dotyczyła moich filmów. Eryk uważa, że większość filmów w tej chwili ma charakter komercyjny, a mnie jak gdyby Was uczę magii czy z zakresu energetycznego. Moi kochani, moje stanowisko jest takie. Ja uważam, że jest troszeczkę inaczej, ponieważ bardzo wiele pytań zadajecie mi takich, na które odpowiedzi udzieliłam w moich książkach. I uważam, że byłoby to takim troszeczkę nieporozumieniem, abym tą wiedzę, która została już raz spisana, gdzie już moja energia wpłynęła w te książki, w te podręczniki, abym ja jeszcze raz omawiała dany temat po raz kolejny, czyli takie masło maślane, bo dla osób, które znają moje książki, byłoby to po prostu nudne. Moi kochani, natomiast filmy na temat magicznej oazy są dla mnie osobiście bardzo ważne i uważam, że są bardzo pozytywne, gdyż one są taką inspiracją do tego, abyście tworzyli swoje własne oazy u siebie w domu, abyście jak gdyby zwracali uwagę na owady, na wszelkiego rodzaju gatunki zagrożone, na ptaki, na zwierzęta. I dlatego również nie uważam, że są one komercyjne, ponieważ one, ich zadaniem jest, aby
coś zrobić, aby pomóc naszej Matce Ziemi, pomóc naszej planecie, dlatego że pochłania to bardzo wiele mojego czasu, mojej energii. Taka walka w obronie zwierząt, to oczywiście również odbija się na wyglądzie i również oczywiście będzie się odbijać na temacie filmów, bo jeżeli coś nas w danym momencie bardzo interesuje, bardzo pochłania nas czas, to wiadomo, pochłania również nasze myśli i uważam, że tylko to w tym momencie jest ważne. I dla mnie właśnie w tym momencie najważniejsze jest to, że mamy rok 2012 i w tym roku należy walczyć w obronie innych gatunków, w obronie innych istot, które żyją na naszej planecie Ziemi. Moi kochani, ale aby Was uspokoić, będą filmiki instruktażowe. Filmiki z zakresu magii, tarota, kryształowych kul, wahadełek, aniołów czy innych. I tutaj będzie również taka zmiana. Będzie dużo filmów w formie wykładów, które omawiają bardzo dokładnie dany temat, na przykład godzinę, dwie. I one będą jak gdyby w formie książek. Czyli zamiast książki można będzie obejrzeć sobie filmik. Moi kochani, i będzie dużo takich króciutkich filmików, gdzie informuję Was o pewnych rzeczach, gdzie pewne rzeczy dla Was przedstawiam w takim dużym skrócie, aby być dalszą inspiracją do Waszych dalszych poszukiwań. Bardzo dziękuję za Wasze uwagi i mam nadzieję, że odpowiedziałam tutaj na pewne wątpliwości i zapraszam Was na kolejne spotkanie magiczne. Wasza Maria Bukarti.